Cześć kochani! Dzisiaj nietypowy odcinek, ponieważ moja Lili, najstarsza córka, kończy właśnie 6 lat i wymyśliła sobie żyrafowe przyjęcie. Żyrafowe przyjęcie nie może obejść się bez tortu żyrafowego, dlatego dzisiaj właśnie wam pokażę, jak taki tort zrobić. Ja niestety, ponieważ mam bardzo mało ostatnio czasu, więc musiałam zakupić taką już gotową masę cukrową. Podobno tej firmy jest najlepsza, ale to zaraz sprawdzę w praktyce. Mam takie 3 masy zakupione, do tego też mam tutaj takie jeszcze resztki takich 2 kolorów, to mi się przyda na oczy. Troszeczkę wody do sklejenia, wykałaczki i zaczynamy od figurki, która będzie główną dekoracją tego naszego tortu. Zacznę od tej figurki, bo tę figurkę możemy zrobić i dużo wcześniej. Ja też właśnie tak to robię. Na razie otworzę tylko te 2 masy, ponieważ ta pomarańczowa przyda mi się dopiero później do dekoracji już gotowego tortu. Ukroję kawałek tej masy. No i zacznę ją wyrabiać. Widać, po jakiejś chwili, dłuższej chwili wyrabiania tej masy, ale muszę wam powiedzieć, że ta masa pachnie kakaem i bardzo się przyjemnie dzięki temu to wyrabiało, ale ona po zakupie jest naprawdę bardzo twarda. Zaczniemy od brzuszka. Teraz do korpusu przygotujemy nogi. Taka sama, żeby nam wyszła. Teraz zrobimy sobie kolejne nóżki. No, chyba mogą być. Teraz przygotujemy kopytka i jak zrobimy kuleczki, to je spłaszczamy, tak żeby tutaj ładnie . Następnie czas na głowę i to długo, powiem wam, że się zastanawiałam, jaką tą głowę zrobić, bo na różnych filmikach były różne te głowy, a żadna nie przypominała mi tak naprawdę głowy żyrafy, tylko raczej jakiejś takiej krowy i obawiam się, że moja też może tak niestety wyjść. No, zobaczymy. No, wydaje mi się, że będzie całkiem. Teraz wkładamy wykałaczkę. Czy inaczej, możemy jej nie wkładać, jeśli wiecie, że wasza ta żyrafa będzie tak w miarę gdzieś przechowywana w warunkach, że się z nią nic nie stanie, ale ja się boję, żeby tutaj się jednak z nią nic mi nie stało, dlatego ja moją żyrafę jednak wsadzę na wykałaczkę. Mamy głowę, teraz czas na tak zwane rogi żyrafy. tak nie do końca są rogi, to są takie wypustki i te wypustki są potrzebne podobno w kilku różnych kwestiach, na przykład do termoregulacji ciała, są potrzebne również do walki samców o samice. I takich w ogóle rogów, takich wypustek ma żyrafa podobno 5, ale tylko 2 są dla nas widoczne. Ok, mamy rogi, czas na uszy. Ja jednak naszą głowę ściągnę, będzie mi łatwiej te rzeczy teraz wkładać. I teraz zrobimy... Co zrobimy? Nie z tego, tylko z tego zrobimy oczy czarne. Tutaj mam trochę takiej czarnej. Teraz wykałaczką narysujemy nosek. O, no i jakieś usta. To są urodziny, więc niech ta żyrafa się śmieje. O! Jest zadowolona żyrafa. Brakuje nam jeszcze takich malutkich białych kuleczek na oczy. Gotowe. Ale zrobimy żyrafę dziewczynkę. Dlatego też potrzebuję mieć też dla niej tutaj piękne rzęsy. O, jakieś takie wyszły mi zadziorne. Może nawet mniej. O, nie idealne może, ale wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Taka trochę wyszła mi mała wariatka. Teraz czas na elementy brązowe, czyli tutaj zrobimy takie, postaram się zrobić takie troszeczkę włoski na tych naszych rogach. Teraz przygotujemy ogonek. I też postaram się zrobić mu taki pędzelek. Ostatni element to żyrafowe centki. Zrobimy sobie taki placek i będziemy wykrajać takie a la rąby. I każdy z tych elementów jeszcze trochę spłaszczę i będę przyklejać do naszej żyrafy. Ostatnim elementem to jest z powrotem wsadzenie tej naszej głowy. I żyrafa jest już gotowa. Moją żyrafę odstawiam w suche miejsce, a resztę tortu będę wykonywać następnego dnia.